Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, a moim gościem jest dzisiaj posłanka z klubu Lewicy, Magdalena Biejat, partia Razem, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Luzowane są odrobinę obostrzenia. Dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół, do nauczania stacjonarnego, a tymczasem w klubie Lewicy panoszy się COVID. Wszyscy Państwo robicie testy po tym, jak przewodniczący i kilkoro osób z zarządu, no niestety jest, okazało się zakażonych? No, te osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi, oczywiście robią testy, sprawdzają, czy wszystko jest okej. Ja taki test zrobiłam, bo tydzień temu rzeczywiście widziałam się z jedną z osób, która dzisiaj ma koronawirusa. Na szczęście zachowywaliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa i widzieliśmy się krótko, w związku z czym mój test jest negatywny. No to jest najlepszy dowód na to, że koronawirus jest bardzo zaraźliwą chorobą, że jest bardzo łatwo się nim zarazić. I nawet jeżeli te środki bezpieczeństwa staramy się przestrzegać, to nie dają one nam 100% gwarancji. One oczywiście, to warto podkreślać, są ważne, bo znacznie obniżają ryzyko zachorowania, ale musimy być czujni, musimy być uważni i się pilnować. Być może, i tutaj chciałabym na to zwrócić uwagę, bo nad tym się wszyscy zastanawiamy, być może jest też tak, że do Polski trafił ta odmiana koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii. Cały czas wzywamy rząd do tego, żeby zechciał zrobić badania i sprawdzić, czy ta odmiana właśnie u nas jest, czy ta odmiana bardziej zakaźna do nas trafiła i na ile ona już w Polsce jest, ponieważ to również powinno zweryfikować naszą strategię dotyczącą walki z koronawirusem. I cały czas o te dane, o sprawdzenie tej sytuacji nie możemy się doprosić. A wydaje mi się, że ta sytuacja, o której mówimy, jest najlepszym przykładem tego, że powinniśmy to jak najszybciej sprawdzić i dowiedzieć się, w jakiej sytuacji jesteśmy. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o sam klub Lewicy, to większość z nas jest zdrowa, funkcjonujemy normalnie i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac dzisiaj w Sejmie. No właśnie, elementem tych prac będzie postanowienie, wczorajsze wieczorne postanowienie komisji o odrzuceniu kandydatur na rzecznika praw obywatelskich Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i Roberta Gwiazdowskiego, czyli tych zgłaszanych przez opozycję na placu boju. W komisji pozostał Piotr Wawrzyk. Jak pani sądzi, czy Sejmowi uda się wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich? Przypomnijmy, że jeszcze potem jest Senat. Czy to będzie taka never ending story, niekończąca się opowieść o wybieraniu rzecznika praw obywatelskich? No rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna. Jest trudna przede wszystkim dla nas, dla obywatelek i obywateli, którzy czekają na nowego rzecznika praw obywatelskich i są w zawieszeniu, zwłaszcza, że no, ja nie jest tajemnicą, że ja wraz z całym klubem Lewicy popieram kandydaturę pani Rudzińskiej-Bluszcz i muszę powiedzieć, że jest dosyć dla mnie smutne doświadczenie patrzenia, jak Prawo i Sprawiedliwość odrzuca tę kandydaturę po prostu dla samej zasady, tylko dlatego, że nie jest nasza. Byłoby wspaniale, gdyby jednak partia rządząca przynajmniej w tym temacie potrafiła wznieść się ponad własne doraźne interesy i dostrzec ogromne poparcie środowisk obywatelskich, organizacji społecznych, które uzyskała pani Rudzińska-Bluszcz i po prostu choć w tym temacie się na to zgodzić. Zwłaszcza, że naprawdę Rzecznik Praw Obywatelskich, i mówię to jako polityczka, jako osoba, która ma nadzieję kiedyś sama być częścią partii rządzącej, Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny właśnie po to, żeby władzę kontrolować. Potrzebna jest niezależna kontrola władzy, zwłaszcza w obszarze praw obywatelskich, bo wiemy, że te prawa są regularnie łamane, czy teraz w czasie koronawirusa, czy wcześniej i także za innych rządów, bo mówimy to o różnych typach praw i o tych prawach i wolnościach dotyczących demonstrowania, ale również o prawie do mieszkania, o prawie do sprawiedliwego sądu itd., itd. Niestety komisja wczoraj pokazała nam po raz kolejny, że ważniejsze są podziały partyjne, ważniejsze są te linie podziału polityczne i wbrew temu, co mówi samo Prawo i Sprawiedliwość, to oni właśnie upolityczniają ten cały spór. To oni tworzą z niego dyskusję na temat podziałów w polityce, zamiast szukać po prostu porozumienia.
Pani poseł, co będzie dalej? Co będzie dalej? Bo z pewnością procedura jest taka, że ciężko z tego wyjść. Tak, no z pewnością ta procedura ma właśnie teoretycznie przynajmniej doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Ona ma wymóc na partii, na koalicji rządzącej i na opozycji dojść do porozumienia. I niestety tutaj o to będzie bardzo trudno, jak widzimy, no bo to jest już trzecie podejście. Ono się tylko tym różni, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wystawić jakiegoś kandydata, bo z tym również mieli kłopoty. I to jest to oczywiście duży problem, bo po wczorajszym głosowaniu w komisji, kolejnym już głosowaniu w komisji, widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość wybierze głosami koalicji pana Wawrzyka, no ale ta kandydatura wymaga jeszcze wsparcia ze strony Senatu, o które na pewno nie będzie łatwo. Zwłaszcza, że pan Wawrzyk jest po prostu kandydatem rządowym bardzo silnie. Jeśli ktoś jest upolityczniony, ale to właśnie on. Także jest ministrem. Tutaj, no tak, jest ministrem, jest członkiem rządu, jest po prostu no bardziej politycznie już się, bardziej politycznym kandydatem się być nie da. No, oczywiście chodzą słuchy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało, czy też przez Trybunał Konstytucyjny, czy przez zmianę ustawy, doprowadzić do po prostu do zakończenia kadencji niezgodnie z prawem, kadencji obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Jeśli to zrobi, no to będzie kompromitacja przede wszystkim tego obozu, który nie potrafi stworzyć przestrzeni na to, żebyśmy się wszyscy dogadali, żebyśmy wybrali kogoś, kto rzeczywiście będzie rzecznikiem praw obywateli, wszystkich obywateli i obywatelek. Bo o to tutaj przede wszystkim chodzi i ja mam absolutnie pełną wiarę i pewność, że kto jak kto, ale rzeczniczka, obecna pracownica Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i obywatelska kandydatka Rudzińska-Bluszcz właśnie taką osobą będzie, niezależnie od tego, czy ktoś będzie z prawa, czy z lewa, będzie broniła praw wszystkich, którzy tego potrzebują. O innych kandydatach niestety tego powiedzieć nie można. Pani poseł, czego mogą się spodziewać w tym roku, w 2021 emeryci, jeżeli chodzi o dodatkowe dochody do tych dochodów, które wynikają z ustawy o emeryturach, wynikały do tej pory? Trzynastki, czternastki, jaki mechanizm został przyjęty przez komisję i jaki mechanizm chce wprowadzić władza, bo wiemy już z tej arytmetyki, że jak chce, to wprowadzi. Tak. Mamy rzeczywiście w tej chwili na tapecie ustawy dwie. Jedna to jest ustawa wprowadzająca 14. emeryturę, druga to jest ustawa waloryzująca jak co roku emerytury i renty. Oczywiście te waloryzacje są potrzebne, one będą w tym roku prawdopodobnie emerytura minimalna wzrośnie o 50 zł, będzie wynosiła 1250 zł brutto. Rząd, mówię prawdopodobnie dlatego, że rząd wprowadził dodatkowy mechanizm, który powoduje, że dopiero kiedy pojawi się wskaźnik dotyczący wzrostu inflacji, to ta ostateczna zmiana zostanie policzona po to, żeby nie była zbyt niska, co oczywiście należy poprzeć. Niestety z drugiej strony bardzo niedobrym sygnałem jest fakt, że rząd cały czas ignoruje wezwania i nas, lewicy, i związków zawodowych chociażby do tego, żeby uwzględnić sytuację emerytów najuboższych. W tej chwili zgodnie z ostatnimi danymi z GUS-u, które też wcale nie są świeże, bo pochodzą z połowy 2019 roku, minimum socjalne na jednoosobowe gospodarstwo emeryckie wynosi 1400 zł. W tej chwili emerytura minimalna, przypomnę, wynosi 1200, w związku z czym jest ona nadal poniżej absolutnego minimum. Myśmy złożyli już po raz kolejny poprawkę, która by podnosiła tę emeryturę minimalną do 1600 zł, ale niestety po raz kolejny została odrzucona. A przy tym musimy też pamiętać, że rośnie nam co roku i to coraz szybciej liczba emerytów, którzy pobierają emeryturę nawet poniżej tego minimum. Według ostatnich danych to jest aż 300 tysięcy osób. Głośne były te przypadki emerytów, którzy pobierają dosłownie groszowe emerytury, 40 groszy, 20 groszy. To wynika z tego, że po prostu nie wypracowali sobie wystarczającej liczby lat oskładkowanych.
I tutaj znowu też przyszliśmy z pewną pomocą, dlatego że nie wszyscy o tym wiedzą, ale do tych lat, które nas kwalifikują do emerytury minimalnej, nie wlicza się okresu pracy na nieoskładkowanych umowach zlecenia, czyli po prostu na pracy na śmieciówkach. I efekt jest taki, że po latach pracy na umowach śmieciowych, na śmieciowym rynku pracy, czekają na nas po prostu śmieciowe emerytury. Myśmy wczoraj również, ja złożyłam poprawkę zmieniającą ten stan rzeczy i pozwalającą po prostu zaliczyć ten okres pracy na śmieciówkach do stażu pracy, po to, żeby można było chociaż na tę emeryturę minimalną się w cudzysłowie załapać, ale niestety tutaj również rząd tego się do tej naszej propozycji nie przychylił i ja bardzo nad tym ubolewam, bo oczywiście Lewica poprze każdą propozycję wsparcia emerytów i każde dorzucenie pieniędzy dla emerytów jest słuszne. I dlatego również zagłosujemy za czternastką, ale to jest jednorazowe, incydentalne, zależne od kaprysu rządu świadczenie. A nam zależy na tym, żeby rzeczywiście systemowo zmienić tę sytuację, żeby... No tak, ale pani poseł, trzynastka została wpisana jako taki stały element systemu emerytalnego. Czyli ten wyłom, który ewentualnie pozwoliłby na inne traktowanie umów zleceń, został zrobiony, no bo oczywiście czystość systemu wykluczałaby traktowanie nieoskładkowanego stosunku pracy jako takiego, który wpływa na stałe, na wysokość emerytury, ale rozumiem, że trzynastki i czternastki są takim elementem dodatkowym. Tak, one są elementem dodatkowym. Czternastka jest zupełnie jednorazowym świadczeniem. Natomiast to, że ona nie, to jest jednorazowe świadczenie, trzynastka również jest świadczeniem jednorazowym. Raz w miesiącu emeryci dostają po prostu dodatkową kwotę. Więc to nie rozsmarowane na 12 miesięcy nie jest wcale istotnym powiększeniem emerytury. Jeśli mówimy o sytuacjach emerytów, którzy po prostu muszą mieć możliwość, to dotyczy zwłaszcza kobiet, bo jak wiemy, w większości jednoosobowe gospodarstwa emeryckie to są gospodarstwa kobiet, i które żyją dłużej, które pracują krócej z wielu powodów, również dlatego, że opiekują się osobami starszymi czy osobami z niepełnosprawnościami. I to są osoby, które po prostu muszą za me zapłacić rachunki za mieszkanie, kupić sobie jedzenie, zapłacić za leki. To są wszystko poważne wydatki, na które potrzebne są pieniądze i tych pieniędzy cały czas brakuje. Więc mówimy tutaj o zupełnie podstawowych potrzebach, które nadal w wielu przypadkach nie są zabezpieczone. Bo jeszcze raz przypomnę, 300 tysięcy emerytów, którzy pobierają poniżej minimalnej, a ta minimalna nadal nie dosięga nawet tego minimum socjalnego wyliczanego przez GUS. Pani poseł Rzeczpospolita pisała dwa dni temu o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje co najmniej kilka rozporządzeń mających przygotować opinię publiczną na publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczy pani Julia Przyłębska. Czy pani się spodziewa, że jeszcze w styczniu ono zostanie opublikowane, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało w czasie pandemii po raz kolejny zmierzyć się z protestami, które zapewne by się wtedy pojawiły? Ja uważam, że trzeba być gotowymi na wszystko. Przypominam, że kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł, to wiele z nas się tego nie spodziewało. Wiele osób do samego końca uważało, że ten wyrok nie zapadnie i że rozprawa zostanie odroczona. W związku z tym ja się spodziewam wszystkiego i nie zdziwię się, jeśli ten wyrok zostanie jednak opublikowany jeszcze w styczniu. Natomiast przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że to, o czym rozmawiamy w tej chwili i rozmawiamy od 3 miesięcy, to jest to, czy Prawo i Sprawiedliwość uzna, że mu się kalkuluje teraz opublikować ten wyrok, czy mu się nie opłaca tego wyroku opublikować. No to jest po prostu dość, moim zdaniem, obrzydliwe mieszanie kalkulacji politycznych, walk wewnętrznych, frakcyjnych do absolutnie podstawowych praw kobiet. Prawo i Sprawiedliwość stawia na szali nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, naszą podmiotowość, nasze prawo do decydowania o tym, kiedy, jak chcemy mieć dzieci, na jakich warunkach, nas i naszych partnerów, bo przecież tutaj
najczęściej, jeśli chodzi o tę przesłankę, o której mówimy, przesłankę wad płodu, mowa najczęściej o ciążach zaplanowanych, chcianych i o wielkich dramatach. A więc te dramaty, te trudne sytuacje są po prostu szachowane, są zakładnikiem i my wszyscy jesteśmy zakładnikiem rozgrywek politycznych. I uważam, że to jest największy problem. A fakt, że Prawo i Sprawiedliwość waha się cały czas, czy ten wyrok opublikować, szuka pretekstu, żeby tego nie robić, szuka lepszych warunków, dowodzi najlepiej, że nawet oni rozumieją, że nie ma poparcia społecznego dla tego wyroku, nie ma poparcia społecznego dla zaostrzania prawa aborcyjnego. Co więcej, jedyne co osiągnęli, to coraz większa potrzeba i coraz większa świadomość tego, że musimy to prawo liberalizować. No tak, ale ten wyrok wisi jak miecz Damoklesa i nad Trybunałem, i nad rządem, i nad tymi, którzy protestują. Cały czas mamy warunki kwarantanny narodowej, jak mówi rząd, ale prawo jest prawem. Taka sytuacja nie może trwać pewnie w nieskończoność. Prawdopodobnie nie i prawdopodobnie ten wyrok prędzej czy później opublikowany zostanie. No ale my jesteśmy na to gotowi, będziemy na to gotowi. Mamy złożoną już ustawę ratunkową, która jeśli ten wyrok zapadnie, to przynajmniej będzie w stanie trochę wesprzeć kobiety. To jest ustawa, która znosi karę za pomoc przy przerywaniu ciąży. Ta sytuacja, z którą teraz mamy do czynienia, w której osoby, które wspierają kobiety, które ciąże chcą przerwać, obawiają się nawet kar więzienia, jest sytuacją niezwykle trudną, a kiedy ten wyrok zapadnie ostatecznie, kiedy zostanie uprawomocniony, dołoży się jeszcze do osamotnienia kobiet i do ich trudnej sytuacji. A więc ta ustawa ratunkowa jest jakąś pomocą, jeśli ten wyrok zapadnie. No i oczywiście będziemy też gotowe z zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem ustawy liberalizującej aborcję, po to, żeby tę dyskusję jednak przynieść do Sejmu, ponieważ zwracam uwagę i na to też zwracali uwagę sędziowie Trybunału, którzy złożyli zdania przeciwne, że Prawo i Sprawiedliwość tchórzliwie uciekło od tej dyskusji w Sejmie i przerzuciło całą odpowiedzialność na tak zwany Trybunał Konstytucyjny, bo jeszcze raz powtórzę, mają doskonałą świadomość tego, że nie ma poparcia społecznego dla takich zmian. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce była posłanka Lewicy Magdalena Biejat z partii Razem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.